40 lat minęło jak jeden dzień. Piosenkę Andrzeja Rosiewicza z serialu 40-latek z powodzeniem można sobie nucić podczas oglądania nowej wystawy otwartej w hotelu Villa Port. Dokładnie 40 lat temu Krystyna Chojnowska-Liskiewicz samotnie opłynęła kulę ziemską, a wspomniana wystawa poświęcona jest właśnie temu wydarzeniu oraz osobie pani kapitan. Wystawa dokumentuje początki żeglarskiej przygody pani Krystyny oraz oczywiście wspomnienia z dwuletniego rejsu dookoła świata. Oglądając zgromadzone pamiątki, zobaczymy słynny telegram meldujący o przecięciu pętli opasującej kulę ziemską. Dowiemy się też, z jakimi stopniami na świadectwie pierwsza dama oceanów ukończyła ostrucki ogólniak. Nasza honorowa obywatelka, która urodziła się w Warszawie, ale tutaj spędziła lata młodości, uczęszczała do naszego m.in. liceum i tutaj uczyła się pierwszych kroków żeglarskich, nauczyła się tutaj żeglarstwa. Ten baksyl tutaj został jej zaszczepiony, to zaowocowało później opłynięciem kuli ziemskiej dookoła. Więc nasza honorowa obywatelka obchodziła 40. rocznicę dokonania tego wielkiego wyczynu. Przypomnijmy, że rejs trwał 2 lata. To nie było tak jak dzisiaj, nie było GPS-ów. Rejs trwał z zamijaniem do portów. Więc trwał właśnie blisko 2 lata i pętlę zamknęła w 1978 roku. Czyli mamy w tym roku dokładnie 40. rocznicę tego wydarzenia. Tę niezwykłą wystawę poświęconą niezwykłej osobie można oglądać w holu hotelu Villa Port w niezwykłych godzinach. Pamiątki są bowiem dostępne dla zwiedzających przez całą dobę.